Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że zostałem zaproszony w imieniu sztabu przez Komitet Obrony Demokracji. Powiem, trochę głupio się czuję, bo jako osoba zaproszona zawsze organizowałem większość tych spotkań. Co prawda jestem zadowolony, że nie muszę czekać, czy Maciej się spóźni, czy nie, i czy głośniki trzeba przytargać, ale jeszcze raz dziękuję wszystkim za zorganizowanie tego spotkania i w takim właśnie gronie otwartym. Ja tutaj, żeby nie przedłużać, powiem tylko, że w czas wyborów 4 czerwca zastał mnie w Wojskach Ochrony Pogranicza na strażnicy i to była granica, której oddzielała zaprzyjaźnione politycznie kraje. Nigdy nie przeszliśmy na drugą stronę, ale byłem świadkiem na Nysie Łużyckiej, kiedy u nas trwały dyskusje, tak, czy to są rzeczywiście wolne wybory, czy one coś dadzą, czy nie dadzą, tak, czy to jest warto. I widzieliśmy ludzi, którzy na drzwiach płynęli przez Nysę Łużycką z Niemiec Wschodnich. Oni już wtedy wiedzieli, że ten kraj tutaj jest wolny, a ten kraj po drugiej stronie nie. I to jest takie moje jak gdyby potwierdzenie tego, że warto było te wybory organizować, mówię o 4 czerwca. W tej chwili też mamy takie wybory. Jeszcze dodam tylko, że dwa kraje, do których uciekali uchodźcy z Europy, z Niemiec Wschodnich, to była Polska i Węgry, tak? W tej chwili są to kraje, gdzie władza ma taki dyktatorski apetyt i będziemy musieli spodziewać się, że może my będziemy musieli w drugą stronę, to oczywiście tak lekko ironicznie mówię, ponieważ te drzwi, które są teraz produkowane, nie są tak solidne, tak? Mogłyby je zdzierżyć przeprawy przez Nysę Łużycką. Chciałem tylko dodać, właśnie reprezentuję Komitet Szymona Hołowni. Wtedy też ten jak gdyby sztab, to byli amatorzy, tak? Nie podejrzewam, że ludzie, którzy organizowali wybory 4 czerwca, byli zawodowcami, ludźmi przeszkolonymi do tego, aby wygrać z komunistyczną władzą, która dysponowała całym aparatem władzy, mediów. Zaryzykowali, nie postanowili w pewnym momencie zaryzykować swój czas. I wygrali, tak? Ja liczę w tej chwili, że jesteśmy tutaj w gronie wszystkich komitetów, nie wszystkich, ale tych takich komitetów wyborczych, których kandydaci mają szansę zdobyć to zaszczytny udział w drugiej rundzie, albo może i w pierwszej rundzie. I podejrzewam, że możemy sobie poszukać między sobą bardzo wielu różnic, tak? Każdy ma inne zdanie, ale w takim dniu jak dzisiaj myślę, że wydaje się, że więcej nas łączy niż dzieli. Przygotowałem sobie tutaj fragment na koniec wypowiedzi pana Romana Kirsteina, ale ponieważ jak gdyby syn jego już powiedział tyle, przeczytał jego oświadczenie, to sobie daruję, nie przedłużam.